Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. I może zacznę, najdłuższą sprawę zakończę na, zostawię na koniec. Więc tak, dzisiaj zgłosił się pan, jakże się Gac nazywa, to tańca. Puc. Pan Puc zostawił dwa zaproszenia na małopolski turniej tańca towarzyskiego Wiosna. Termin i miejsce imprezy 28 kwietnia 2013 roku. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 12 i ten turniej odbywa się w Szkole Podstawowej 158 Kraków, ulica Strąkowa 3. Jeżeli ktoś by z Państwa miał chęć i ochotę, tu są dwa zaproszenia. Jedno jest imienne na mnie, ale oddaję Państwu, jakby ktoś chciał skorzystać, a drugie jest bezimienne, więc może proszę położyć tam, jakby ktoś chciał. Proszę bardzo. Proszę Państwa, zaproszenie na imprezy z okazji 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej hucie imienia Lenina pod nazwą, tutaj ta impreza jest Wiosna Solidarności 88 i tutaj jest z jednej strony zacytowany hymn Solidarności, a z drugiej strony informacja, że komitet organizacyjny w składzie Marszałek Województwa Małopolskiego, Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność, Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Małopolska, Stowarzyszenie Sieć Solidarności ma zaszczyt zaprosić na uroczystości obchodów 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej hucie imienia Lenina Wiosna Solidarności, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2013 roku, czyli jutro w piątek. Program przewiduje godzina 11. Składanie kwiatów pod pomnikiem Solidarności na placu centralnym imienia Ronalda Reagana. Godzina 12. Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Kraków, osiedla Szklane Domy. Koncelebrowana przez jego eminencję kardynała Franciszka Macharskiego. Po nabożeństwie przemarsz pod bramą główną krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Godzina 14. Odsłonięcie na bramie wejściowej huty pamiątkowej tablicy upamiętniającej historię hutniczej Solidarności. Godzina 14.30, konferencja Wiosna Solidarności 88 z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, sala teatralna ArcelorMittal Polska, przywitanie zaproszonych gości, hymn państwowy, wystąpienie prezydenta RP oraz uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, referat dyrektora krakowskiego oddziału IPN-u Marka Lasoty na temat strajku w hucie, wręczenie medali za zasługi dla Małopolskiej Solidarności, projekcja fragmentów filmu, ośpiewanie hymnu Solidarności, zakończenie konferencji, godzina 17.30, wspólne śpiewanie Aleja Róż obok placu centralnego z Loch Camelot oraz koncert zespołu WHR. Nie wiem, czy to za zespół. Więc też jak ktoś z Państwa chciałby skorzystać, bardzo proszę o położenie tego do wzięcia. I ostatnia informacja jest mianowicie taka, że Sabry Polska, Młodzieżowy Dom Kultury Port 49 Krzesławice w Krakowie,
Stowarzyszeniem Miłośników Zbóż Krzesławickich w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Give Time Together, dajmy nasz czas. Fort bez śmieci w dniach 20-21 maja 2013 roku, godzina 9 do 20. Wspólnymi siłami dorosłych, dzieci, młodzieży zaangażujemy instytucje międzynarodowe, wolontariat. Chcemy zmienić teren Fortu 49 w Krzesławice w Krakowie. Będziemy likwidować dzikie wysypiska śmieci pozostawione przez użytkowników działek do niedawna zlokalizowanych na terenie fortu lub ukrytych fortecznych schronach, patamerach, altanach. Patronat pod akcją Rady Dzielnicy 17 Miasta Krakowa, MPO w Krakowie, Straży Miejskiej, 6 Oddział Kraków, Wzgórza Krzesławickie. I Szanowni Państwo, dzisiaj Pan Prezes Wierzykowski jest u Prezesa Kultysa, by klepnąć ostatecznie regulamin konkursu plastycznego Mamo, Tato, Wasze dzieci segregują śmieci. To jest element imprezy pod nazwą Dzień Zbóż Krzesławickich, która jest planowana na 22 czerwca i gdzie nam MPO dofinansuje pod warunkiem wprowadzenia tego w cudzysłowie elementu śmieciowego do imprezy. Później, żeby załatwić kontenery do wywozu w czasie tej akcji, o której mówiłem, czyli tej sprzątamy teren Fortu 49, i Pan Dyrektor Dziadoń, który nie mógł dzisiaj przyjść, żeby osobiście Państwa zaprosić, serdecznie zaprasza radnych, szczególnie ze Wzgórz i ze Stoków, do włączenia się do akcji w dniach 20-21 maja. I on tu mi pisze, że możecie przyprowadzić ze sobą innych twórców, którym leży na sercu środowisko lokalne. Mowa o pracy fizycznej związanej ze zbieraniem, wynoszeniem, segregowaniem różnych odpadów. Fajnie by to było, gdyby ta akcja stała się działaniem środowiskowym z licznym udziałem mieszkańców. Teraz tak, mam przy okazji informację, że folder o stowarzyszeniach jest w wersji roboczej w jednej, drugiej objętości. Tu piszę, poproszę Panią Kasię, by wysłała maila na imprezy mapa.ndkf49kraków, Twój tekst, który będzie na trzeciej stronie folderu. Ja ten tekst już przygotowałem. Mam nadzieję, że Pani Kasia wysłała. I proszę Państwa, no niestety nie ma tutaj Danuty. No, Stowarzyszenie Złuczanowic nie dało zdjęć. No i znów no, będzie kłopot. Natomiast wiem, że Pani z Kantorowic chciała jeszcze przed drugim oglądnąć tekst, to niech się zgłosi do Pana Dyrektora Dziadonia i tam sobie będzie u niego oglądała. I tak by było, jeżeli chodzi o sprawę folderu. I tu mam jeszcze taką informację, że w 2014 roku przypada 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Tak się stało, że w pierwszej fazie bitwy o Kraków w listopadzie 1914 roku teren Wzgórz Krzesławickich i pobliskie forty Krzesławice, Dłunia, Grębałów brały udział w tych działaniach. Warto by to wykorzystać do mocnej promocji 17. dzielnicy. Uruchamiany jest wtedy szlak turystyczny i szlak frontu wschodniego I wojny światowej. Przebiega przez 8 województw i mocno promowany jest w Europie. Dlatego to daję pod rozwagę Komisji Kultury, no to mówimy o roku 2014 w tym momencie, żeby się zastanowiła, ewentualnie jeszcze porozumieć z dyrektorem Dziadoniem, co on jeszcze proponuje w ramach tej imprezy.
i może w ten temat wyjdziemy. No tu jeszcze troszkę czasu mamy, bo to mówimy o jesieni przyszłego roku, więc to jest roczne wyprzedzenie z haczykiem. Teraz wersja tego plakatu o sprzątaniu portu przez rolnicę. To jest na razie wersja robocza. W wersji kolorowej powinno być. Można zrobić coś w tej formie? No, w tej formie to ja bym zapisał. Nie, nie, do tego, do przodu. Czy my w języku polskim się posługujemy, czy angielskim? Prosiłbym pana przewodniczącego o interwencję, pana dyrektora Dziadonia, żeby to jednak uszanować nas język polski, a nie zapożyczać angielskiego. Sprawa, to jest wniosek kolegi Kawy, Give Time Together, to jest w języku angielskim, a pod spodem jest w języku polskim przetłumaczenie Dajmy Nasz Czas. I w związku z powyższym jest to i w języku polskim, i w języku angielskim i odrobina wiedzy językowej mi to chyba nie zaszkodzi. Ja jestem Polakiem, a nie Angielem. Gratuluję. Koleżanka Kolasa, bardzo proszę. A może jakiś obcokrajowiec się trafił? Proszę Państwa, firma... Będzie chciał sprzedać. Proszę Państwa, firma Sabry Polska, która sponsoruje tak de facto, bo nas to nic nie kosztuje, oprócz tego, że starałem się i załatwiłem w MPO worki na śmieci i rękawice do zbierania śmieci, gwarantuje udział. To jest firma z kapitałem komputerowa, z kapitałem amerykańskim i gwarantuje udział 40 swoich pracowników w tych dwóch dniach, 20 i 21 maja 2013 roku. Jeżeli Państwo przegłosują, że razi Państwa ten napis angielski, to oczywiście wystąpię z tego dyrektora Dziadonia. Jeżeli nie razi, to nie będziemy występować. Kto jest przeciwko zapisowi wiedzy? Jeszcze kolega Rejewski, bardzo proszę. Proszę Państwa, żeby wstydy były owca całe, ja proponuję, żeby dyrektor Dziadon zmienił tą treść tego tytułu w języku polskim. Oczywiście nie przeszkadza mi pod spodem tłumaczenie na język angielski, tak jak tu koleżanka Jadzia powiedziała. To ja bym, moja taka jest propozycja. Dziękuję języka. Nie, idę jeszcze. Proszę pana, czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi? Ja nie wiem, jaka to będzie koncepcja plastyczna, bo to jest wersja robocza, jak Państwo widzicie. Wersja oficjalna będzie kolorowa i tak dalej. Tą sugestię mogę oczywiście przekazać. Natomiast moje pytanie było takie, czy Państwo aprobują napis w dwóch językach, czyli polskim i angielskim. Kto jest przeciwko wersji dwujęzycznej? Proszę o podniesienie ręki. No nie widzę. Czyli właściwie nie ma sprawy. Proszę Państwa, to by było tyle, jeżeli chodzi o to sprzątanie fortu, fort bez śmieci. I przystępujemy, proszę Państwa, do sprawy ostatniej, którą mam do omówienia. Mianowicie zbliża się czas tworzenia budżetu na rok 2014. I z tym jest pewien problem. Mianowicie właściwie ten budżet będzie tworzony według zasad obecnie obowiązujących. Czyli będą zadania priorytetowe, będą zadania powierzone. No i będzie obowiązywała zasada 35% na inwestycje, 65% na wydatki bieżące. I przy uwzględnieniu tychże wszystkich elementów musimy skonstruować budżet na rok 2014. Dlatego też chciałbym przeczytać jedno pismo, które wpłynęło z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa o następującej treści.
Szanowni Państwo, Przewodniczący Rady Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa. Na spotkaniu Państwa Przewodniczących z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Skarbnikiem Miasta i dyrektorami jednostek realizujących zadania dzielnic oraz głównymi księgowymi tych jednostek, które odbyło się w dniu 21 marca 2013 poświęconym weryfikacji rozbieżności planów podziału środków dokonanych przez 18 dzielnic miasta Krakowa w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących w stosunku do podziału przyjętego przez realizatorów zadań dzielnic, podjętych zostało szereg ustaleń w przedmiotowym zakresie. W związku z tym, iż jednym z ustaleń było wskazanie na konieczność konsultacji przed podjęciem uchwały Rady Dzielnicy klasyfikacji budżetowej wnioskowanego zadania z właściwą jednostką realizującą, zwracam się do Państwa Przewodniczących z uprzejmą prośbą o realizację podjętego ustalenia, co umożliwi konstruowanie zapisów odnośnie zadań inwestycyjnych w uchwałach Rad Dzielnic w sposób jednoznacznie wskazujący na inwestycyjny charakter danego zadania. Z poważaniem, dyrektor Kancelarii pani Beata Kowarówka. Czyli proszę Państwa, to jest potwierdzenie tego faktu, o którym mówiłem. 35 inwestycje, 65 wydatki bieżące, czyli po prostu to będzie taka swoistego rodzaju łamigłówka, z której ma wynikać ten podział. No, niestety przy tworzeniu budżetu na rok 2014 na dzień dzisiejszy obowiązuje zarówno podział zadań na zadania priorytetowe i zadania powierzone, jak również podział na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące. Trzeba będzie tą łamigłówkę jakoś do kupy złożyć. Dlatego wzorem lat ubiegłych bardzo Państwa proszę o przygotowanie wniosków do budżetu na rok przyszły do końca maja. No to jest prawie miesiąc. W miesiącu czerwcu będę się starał jakieś uzgodnienia zrobić, nie wiem na ile to będzie, bo to chodzi o to, żeby wszyscy podeszli do tego serca, bo co z tego, że ja będę ustarał, jeżeli później z jednostek realizujących będę miał kłopoty z otrzymaniem odpowiednich informacji, które zadania kwalifikują jako inwestycyjne, które jako bieżące. Mam nadzieję, że może tak nie będzie, że będzie wszystko w porządku. No niemniej jednak no jest to pewna przeszkoda i dlatego będę chciał na sesji lipcowej, żebyśmy tą uchwałę podjęli. Czyli tak, do końca maja wnioski Państwa, w czerwcu spróbujemy te wnioski obrobić i do kiedy? Na sesji lipcowej, której daty w tym momencie nie podam jeszcze, ale podam oczywiście w czerwcu, podejmiemy stosowne uchwały. Dzień dobry, koleżanki wróciły ze spotkania z kuratorami w sprawie ewaluacji. Uśmiechnijcie się ładnie, do was zabierają. Nie do mnie, tylko do kamery. Byliście na tym. Ewaluacja w szkole 78. Wracam do tematu. Czyli proszę Państwa, wnioski do końca maja, w czerwcu spróbujemy to zrobić i na sesję lipcową przygotujemy projekt budżetu na rok 2014. Ja go będę przystosowywał zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dzisiejszy. Już od 2 lat słyszę, że mają zostać zniesione zadania powierzone i priorytetowe. Proszę bardzo, priorytetowe i powierzone. Ma być jedna pula środków, co niewątpliwie nam ułatwi. No ale na pewno to nie nastąpi w tej kadencji. Ponieważ drugą sprawę, którą chciałem Państwu przedstawić,
To jest projekt uchwały Rady Miasta, projekt, czyli jeszcze to nie jest uchwała, jest to projekt Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze miasta, dzielnice oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez dzielnicę. Może zacznę od końca. Ten projekt tej uchwały znajduje się u pani Kasi i każdy z państwa radnych będzie mógł się zapoznać, bo nie będę czytał tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stron, ale pewne fragmenty odczytam. Więc ta uchwała, o której mówię, to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, jak zostanie uchwalona i ma zastosowanie do budżetu miasta Krakowa od roku 2015. Czyli tak czy inaczej mówimy o budżecie następnej kadencji Rady, ale ramy czasowe są takie, że ten budżet będziemy mógł uchwalać jako Rada Dzielnicy szóstej kadencji. To jest pierwsza sprawa. Tutaj jest jeszcze, są pewne fragmenty, które, znaczy znika podział na zadania powierzone priorytetowe. Dzielnica dostaje jedną pulę środków do dyspozycji, a w paragrafie 5 projektu uchwały jest napisane: dzielnice obligatoryjnie przeznaczą co najmniej 75% środków będących w ich dyspozycji na realizację zadań w obszarach dotyczących gminnych obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerków, gminnej infrastruktury drogowej w zakresie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, miejsc parkingowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Punkt 2 mówi tego paragrafu 5, że dzielnice obligatoryjne przeznaczają co najmniej 5% środków będących w ich dyspozycji na realizację zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Punkt 3 mówi, że pozostałe środki finansowe dzielnice mogą przeznaczyć na realizację zadań w innych obszarach zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Punkt 4. Miejska jednostka organizacyjna sprawująca w imieniu gminy miejskiej Kraków zarząd nad drogami publicznymi i wewnętrznymi w porozumieniu z daną radą dzielnicy określa wykaz dróg gminnych, na których realizowane są zadania dzielnic, o których mówię w ustępie 1 punktu 3. Ten ustęp 1 punktu 3 mówi: gminna infrastruktura drogowa w zakresie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, miejsc parkingowych. I punkt 5, w wykazie, o którym mowa w ustępie 4, obligatoryjnie ujęte zostają drogi wewnętrzne, drogi gminne, klasy dojazdowej i lokalne. Proszę państwa, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka. W paragrafie 4, jak będzie następował podział środków na poszczególne dzielnice. I tu czytamy tak. Podział pomiędzy poszczególne dzielnice środków finansowych, o których mowa w paragrafie 1, odbywa się na podstawie algorytmu, w którym 30% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z dzielnic. 38% środków dzielonych jest według liczby kryterium liczby ludności dzielnic i 30% środków dzielonych jest według kryterium powierzchni dzielnic będącej własnością gminy miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa
nieoddanej w użytkowanie osobą trzecim. 1% środków dzielonych jest w równym stopniu na 3 dzielnice, w których zanotowana zostanie najwyższa frekwencja wyborczą w ostatnich wyborach do rad dzielnic i 1% środków dzielonych jest w równym stopniu na 3 dzielnice, w których zanotowano najwyższy wzrost dochodów gminy miejskiej Kraków z tytułu opłacania podatku od osób fizycznych PIT-u rozliczanych w roku planowania zadań. Czyli w ten sposób ta kwota, chciałem zwrócić uwagę, że znikają tu w tej chwili zadania powierzone priorytetowe, dostajemy do dyspozycji jedną pulę środków i te środki będą w ten sposób dzielone. Jak Państwu przeczytałem. A teraz jakie to będą środki? Środki finansowe w odrębnionym budżecie miasta na realizację zadań przez dzielnicę stanowi w latach 2015-2016 nie mniej niż 4% dochodów własnych miasta, po roku 2016 nie mniej niż 5% dochodów własnych miasta. To jest nie na jedną dzielnicę, tylko na wszystkie dzielnice, żeby Państwo zrozumieli. Więc proszę Państwa, to jest własne. W tej chwili to jest około 3,5%. No, to trzeba tam różnie liczyć. W tym momencie i tak to wygląda, to jest projekt uchwały. Ona dopiero musi być uchwalona, żeby wejść w życie. Dlatego mówię, że w tym roku to na pewno będziemy dzielili według, tak, środki priorytetowe, powierzone. Daj Boże, żeby były takie jak na ten rok. I takie będę proponował, żeby przyjąć do podziału. Nie wiem, czy do 30 czerwca dostaniemy zarządzenie prezydenta z podziałem środków na poszczególne dzielnice. No jak dostaniemy, będzie łatwiej. Jak nie dostaniemy, no to przyjmiemy te środki, które obowiązywały na ten rok. Natomiast później, jak będzie więcej, to mały problem. To nie ma problemu, będziemy po prostu dodawać. Ale jak będzie mniej, to będzie problem, bo trzeba będzie coś obciąć. No i widzicie, jest to taka kwadratura koła, dlatego tak obszernie się na tym skoncentrowałem, żeby Państwu uzmysłowić, że ten budżet robiony na ten rok wcale nie będzie łatwą procedurą, a na rok 2015 też będzie skomplikowaną z tego względu, że będziemy się uczyć tych nowych uregulowań, jeżeli one wejdą w życie, bo na razie to, co Wam tu przeczytałem, to jest projekt uchwały, a czy on zostanie uchwalony, czy jakieś tam poprawki naniosą Państwo radni miejscy, to ja tego nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że tutaj w załączniku do tego projektu uchwały jest podana liczba mieszkańców, więc liczba mieszkańców w naszej dzielnicy to jest 20 645, co sytuuje nas w grupie dzielnic. Jest takich 3 dzielnice chyba, mianowicie dzielnica 6, 24 038, dzielnica Zwierzyniec 21 538 osób i dzielnica 10 Skoszowice 22 832. No i nasz to jest 20 645. To umówmy się, że no to jesteśmy w tej grupie tych 4 dzielnic. Jedna jest zdecydowanie mniejsza, mianowicie tu jest dzielnica 9, ma 16 513 mieszkańców. No to ona jeszcze odbiega. I w zależności od ilości tychże mieszkańców, to będzie dzielone 30% środków przeznaczonych na dzielnicę. A największa, panie Stasiu, ludnościowo? Nie, największa to jest chyba Pronik Biały
70 tysięcy i jeszcze... Wiem, że tracimy. Zaraz. Później dzielnica 12 Bieżanów Prokoci ma 65 tysięcy. 18? I zaraz, zaraz po kolei dzielnica 18 ma 58 tysięcy. No, czyli tutaj... No. Prezydent Romiu to rozumie, no mniej więcej przypuszczam, ale składniki dochody własne, czyli tu nie wchodzą wszelkiego rodzaju dotacje budżetowe, subwencje i tak dalej, nie? To nie są dochody. Teraz jeżeli Państwa interesuje powierzchnia będąca własnością gminy miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, to jest trochę inaczej, bo przedtem była liczona powierzchnia całej dzielnicy. I w ten czas zajmowaliśmy czwarte miejsce w Krakowie, a w tej chwili to mamy ósme miejsce, ponieważ to jest podane w metrach kwadratowych i w naszej dzielnicy jest 1 781 329 metrów kwadratowych, co a w takiej dzielnicy 18 jest 7 635 715. Będę czytał te, które są większe od nas. Dzielnica 14 Krzyżyny 2 650 000. Dzielnica 13 Podgórze 4 202 000. Mówiłem o tym kolorowym oczywiście. Dzielnica Bieżanów Prokocim 4 601 000, później to jest 1 300 000, to jest mniej. 1 971 000 ma dziesiątka, czyli Sfoszowice, to mniej więcej na naszym poziomie. Łagiewniki Borykwałęckie ma mniej, ale Dębniki mają 4 835 000, to więcej. Zwierzyniec ma 4 076 000 metrów kwadratowych i Bronownice mają mniej, Krowodrza ma mniej, ale więcej ma Pronik Biały 2 607 000 i wszyscy inni mają już mniej od nas, czyli to jest mniej więcej 7-8 miejsce mamy wśród dzielnic. No, mniej więcej powinniśmy być na średnio, bo to trudno powiedzieć, bo to z wyliczeń wyjdzie, wyjść na średnio. No, tyle, co mogę w tym momencie powiedzieć, czy to zostanie uchwalone, to ja nie wiem. Ja wiem, że pracę już, ja byłem na pierwszym spotkaniu z udziałem pana dyrektora Adamczyka i pana Stańczyka, sekretarza miasta, chyba 2 lata temu. Mówię z głowy, więc mogę się mylić, gdzie już mieli wprowadzać te regulacje, likwidacje podziału na zadanie i tak dalej. No na razie wszystko jest po staremu. Może to wejdzie od nowej kadencji, bo 2015 rok to jest już nowa kadencja. No i tak to wygląda, proszę Państwa, na chwilę obecną. Jak ktoś jest zainteresowany, to poleży u pani Kasi, można sobie wziąć. Nie będziemy takich ilości papieru zużywać na drukowanie i można sobie po prostu poczytać, jakie są propozycje, czy one wejdą, no to tego nie wiem. Wczoraj miałem taki dosyć intensywny dzień, ponieważ była sesja Rady Miasta. Miałem tam spotkania z niektórymi osobami z dzielnicy, z dyrektorami wydziałów, na których żeśmy z dyrektorami szkół i tak pani dyrektor Leszko była w godzinie 10, ponieważ jest prowadzony audyt, jeżeli chodzi o ocieplenie tej szkoły. Natomiast jest prowadzony w około 20-30 jednostkach i na podstawie wyników tego audytu zostaną wybrane te jednostki, które mają największą oszczędność w wyniku wprowadzenia ocieplenia na danej szkole, termoregulacji.
No więc w tej chwili trudno, powiedzieć, które na razie jest ten audyt prowadzony w tych jednostkach, które zostały wytypowane. Jest wśród nich szkoła 129. Później z kolegą dziedzicem spotkaliśmy się z panią dyrektor Basią Mikołajczyk w sprawie klubu sportowego Grębałowianka, ogólnie mówiąc. Później żeśmy jeszcze przeszli do pana dyrektora Kowala w sprawie kortu tenisowego na Grębałowiance. Po drodze jeszcze, ale to już sam, rozmawiałem z panią dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i zwróciłem jej uwagę, że kolega Rajski dzwonił do nich z prośbą o informację, czy mają jakieś sprawy związane z przedłużeniem najmu lokalu socjalnego. Uzyskał odpowiedź negatywną, po czym dwa dni po tym fakcie otrzymaliśmy pismo z Wydziału Mieszkalnictwa, że no, potrzebują opinię, którą żeśmy w trybie nadzwyczajnym wprowadzali dzisiaj pod obrady sesji. Dlatego poprosiłem panią, żeby jednak no, rzetelnie odpowiadali na takie pytania i obiecałem zwrócić uwagę panu kierownikowi, który się zajmuje tymi sprawami. I proszę państwa jeszcze, czyli tutaj szkolnictwo, żeśmy Grębałowiankę załatwili, to żeśmy załatwili. No i właściwie tyle, co miałem państwu do przekazania z obrad sesji Rady Miasta. I ja to chyba na tym bym zakończył. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski. Ja mam pytanie jeszcze raz po tej wczorajszej sesji. Czy pan przewodniczący nie spotkał czasami pana przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu? No, ale oczywiście spotkałem, nawet brał udział w rozmowach z panią Mikołajczyk. Zawsze mi potwierdza Tomasz Górynowicz, że Smoczy Skwer będzie robiony w tym roku w Zesławicach. Nie, to ja co sesję się jego o to pytam i co sesję otrzymuję odpowiedź, że w tym roku jest planowany do realizacji. Pytam dlatego, że czwarta dzielnica, która teraz miała mieć wykonywany, ona wisiała w zeszłym roku, że tak powiem, duże na wykonanie Smoczego Skweru, a widzę, że dość duży poślizg, bo nawet pojechałem Smoczy Skwer koło NCK miał być wykonany do 15 grudnia zeszłego roku, ponieważ została ich zima. Oni tydzień temu dopiero zaczęli go kończyć. Zastanawiam się, czy to kwestia braku funduszy w mieście, czy tylko długiej zimy? Tylko i wyłącznie, według mnie. Znaczy, tylko i wyłącznie zimy. I w kieszeni, i w aurze. Zabrożony pieniądz. W każdym bądź razie, nie, proszę mi wierzyć, że ja ten i co się tam spotykam, to zawsze się go pytam. A on zawsze stale i niezmiennie mi odpowiada, że tak. Jest w projekcie, jest w budżecie i ma być realizowany w tym roku. I mam nadzieję, że tak będzie. Aha, rozmawiam jeszcze z panem dyrektorem Widzikiem, bo jak państwo wiecie, w tej chwili w związku z likwidacją działu współpracy z dzielnicami jest totalny bałagan. Nie wiadomo, kto jakie tematy dzielnicy prowadzi w Zikicie. I bardzo prosiłem, żeby coś z tym zrobili, bo jakiś porządek. I pan Idzik mi powiedział, że jeszcze potrzebują dwa tygodnie czasu, żeby te sprawy wszystkie uregulować. Niezależnie od tego jeszcze pani Basara, Rada Miasta, złożyła interpelację w tejże sprawie, też w sprawie współpracy z Zikitu z dzielnicami. No, zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Natomiast prawda jest taka, że dwa tygodnie, to jeden tydzień to praktycznie tydzień właśnie świąteczny. No, drugi tydzień to tyle ocenił, że potrzebuje czasu, żeby to uregulować. Czy tak się stanie, nie wiem. Pani dyrektor Niedziałkowska jest na urlopie do 6 maja, no to po prostu tutaj
kolega chyba Kawa przekazywał, że ona już ma nie wrócić, ale... Ja nie wiem. No to nie wiem, ktoś... Nieważne. Nieważne, w każdym razie nie, w mieście takich plotek nie słyszałem, jeżeli plotki, to w razie dzielnicy. W każdym bądź razie... W każdym bądź razie nie ode mnie. Nieważne. Poszło już. Jasiu, nagramy. W każdym bądź razie, proszę Państwa, no na chwilę obecną nic nie wiadomo o tym, żeby pani dyrektor Działkowska miała złożyć rezygnację. Prawdopodobnie wrócisz tam 6 maja, bo to jest poniedziałek. Czy na wtorek? Po urlopie. No. Po drugim wykrycie. I tyle właściwie, co ja mam Państwu do przekazania. Natomiast jeżeli Państwo coś jeszcze mają, to bardzo proszę. Macie głos. Pan Kawa, proszę bardzo. Wrócił Pan inspektor na razie na 3 miesiące. Dzisiaj ten, który był. A ja mam do przekazania takie, że zbieram telefonicznie, ja papierowo nie lubię, kto zapotrzebowali na ławki, na kosze, na remonty tablic. Chciałbym gdzieś do 15 wiedzieć. Panie Janku, który inspektor byliśmy? Jurczak. Tak? Który był? Jurczak. Do lipca, do któregoś tam lipca. Na 3 miesiące. W każdym razie. Czyli reasumując, żeby Państwu nie uciekło, więc do 30 do końca miesiąca oczekuję wniosków do budżetu. Do 15 maja Pan Kawa oczekuje wniosków odnośnie tablic, ławek, czy koszy na śmieci. No i, ale to na ten rok oczywiście, te kosze, ławki i tablice. Wskazania. No i właściwie tyle by było. W związku z tym, jak Państwo nie zgłaszacie się do głosu, zaraz podam koleżanka Kolasa. Ja tylko proszę koleżeństwo o cierpliwość, bo tak jak Pan Przewodniczący był łaskaw powiedzieć, no gdzie jest takie zamieszanie, że naprawdę nie ma z kim rozmawiać. Ja mówię w kwestii zieleni. Wycinki, i wysokiej, tak, i niskiej. Właśnie koleżanka mi wyjęła to z ust, bo chciałem o to zapytać, co tam zaczęli pisma. Więc czytam w myślach kolegi. Dziękujemy bardzo. To znaczy, proszę Państwa, czekamy w tej chwili pani, która to prowadziła, pani Serek Kazimiera przeszła na emeryturę. Teoretycznie pan Zbyszek Krzemień i pan Piątek się tym zajmują, ale muszą być jakoś umocowani w tych swoich, tych. Prawdopodobnie z nimi się spotkamy, żeby zrobić ten objazd, co do którego Państwo zgłaszali swoje zapotrzebowanie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo pokazało się, nie wiem, błyskawicznie wzdłuż ulicy na przykład Gustawa Mucinka mnóstwo worów z wyrzuconymi śmieciami, jak i ku Raciborowicom. Niebieskie wory. Teraz jest pytanie, akcja się zrobiła, no błyskawiczna, nie wiem, myślałem, że to ktoś sprzątał, zbierał te śmieci, a to po prostu ktoś jechał wzdłuż Raciborowic i wystawiał wory. Tam jest co 5 metrów niebieski worek wystawiony. Więc mnie zastanawia to, czy to była akcja z jakiegoś sprzątania, zapomnieć, czy to po prostu ktoś sobie tam zostawił. Ja sam mam wrowa przy od ulicy Kosmyrzowskiej do ulicy Kantorowickiej po prawej i po lewej stronie. Proszę kolegę, nie ZIKIT, tylko MPO. MPO. To ich? Ich. A, zbierali śmieci. No. Nie. Oni mają to posprzątać. To stoją już tam ponad 12 dni. Więc dać im znać, co MPO, bo oni mają pasy drogowe. To jest dużo. Obojętne skąd te śmieci pochodzą. I dzikie wysypiska też mają oni. Zadzwonić do pani Magdy Kuzak i myślę, że zostanie to. Zadzwonisz, czy ja mam zadzwonić? Ja mogę zadzwonić.
No to już mamy sprawę ustaloną. Nie mówię, że załatwioną, ustaloną. Chciałem jeszcze powiedzieć jedno, że w poniedziałek odbyło się sadzenie zieleni na terenie Kantorowic z udziałem pana prezydenta Tadeusza Czmiela, licznych dyrektorów wydziałów, młodzieży ze szkoły ZSOI nr 6, gimnazjum 64, szkoły podstawowej 129. Tu kolega Wiesiek mówi, że zdjęcia z tegoż procederu są w różnych miejscach internetu i obiecał przesłać do pani Kasi. Jak prześlę, to na naszą stronę internetową podam. Zwłaszcza z naszym banerem, który tam był, więc ta akcja miała miejsce w poniedziałek. Dobra, to teraz proszę państwa, jak nikt więcej się nie zgłasza, podajemy terminy posiedzeń komisji. Aha, jeszcze zanim to, bo koleżanek nie było, bo już o tym mówiłem, z Łuczanowic pan Dziadu nie ma zdjęć. Naprawdę? Przynajmniej tak mi dzisiaj przekazał. Byliśmy w szkole 129 razem na tej ewaluacji placówek i mówił, że nie ma. W niedzielę się upomniałam, powiedział dzisiaj, że w piątek albo w sobotę wysłał. To ja bardzo proszę o kontakt z Dziadoniem, żebym sobie ustalił. Z nim to? To postaram się jutro dostarczyć, jeśli nie uda. No jeśli nie, to może to jest wysłane pod jakiś inną pozycją i do tego dochodzi. Natomiast tu koleżankom jeszcze przekazuję, bo tutaj przekazywałem państwu, że będzie sprzątanie fortu w terminach 20-21. Uraziło kolegę Kawę zapis, że na projekcie plakatu jeszcze nie ma plakatu. Jest zapis w dwóch językach. Give time together. I pod spodem tłumaczenie dajmy nasz czas. Po dyskusji, która się tu odbyła, ustaliliśmy, że zapis w dwóch językach jest odwrócony. Może być odwrócony. Ja w tej chwili nie chcę już tu podejmować dyskusji, czy to graficznie, jak graficznie będzie pasowało. Jest dopuszczony. Też sprzątanie 20-21 maja, 6 maja powinny być już plakaty wersji nieroboczej, tylko już takiej dobrej tutaj. Tuż uczulam koleżanki i kolegów radnych ze wzgórz i zastępów z prośbą o włączenie się do akcji, wzięcie plakatów, rozwieszenie tego po swoim okręgu. I teraz przechodzimy proszę państwa do terminu posiedzeń komisji. To teraz tak, ja może zacznę od sesji, ponieważ w ostatni czwartek wypada Boże Ciało. Dlatego proponuję w imieniu zarządu, żeby sesja odbyła się 23 maja w czwartek. Chcę utrzymać te terminy czwartkowe o 17.30 i tutaj koleżeństwo dostosowali te do tych terminów posiedzenia komisji. Zaczynamy. Komisja Infrastruktury Wydrowa. Wszyscy zapisują sobie i pamiętają. Będzie planowana na dzień dzisiejszy jest jedna komisja 13 maja, czyli drugi poniedziałek miesiąca. Natomiast gdy zaistnieje potrzeba, proszę się przygotować, że zwołana zostanie komisja jeszcze we wtorek przed sesją. Czyli 21. Tak, ale to ta komisja zostanie zwołana, jeśli będzie potrzebna. Następna jest Komisja Praworządności. 8 i 22 maja. Z tym, że 22 może nie być komisja, a może być posiedzenie zespołu bezpiecznego. Będzie informacja? Będzie informacja. No, każdy ma te dwa terminy. 8 i 22. Pani Kasia zapisała. Następną mamy komisję zdrowia. Zdrowia jest 9. Który? Zdrowia jest 9, 17.30. Mieszkaniówka 16, 17.30. Komisja Ochrony Środowiska.
15, godzina 18. Godzina 18.15, Komisja Kultury. Tak? Komisja Kultury 6 i 20 maja. Komisja Kultury 6 i 20 maja, czy już wreszcie żeście ustalili coś ze środkiem kultury? Ustaliłyśmy z panią dyrektor, że w maju nie będzie takiego spotkania. Tylko w czerwcu. No, musimy wcześniej ustalić terminy, ale w maju nie. Dobrze. Godzina 18, tak? Godzina 18. Kiedy? Proszę Państwa, wszystkie spokojnie, nie denerwujcie się. Wszystkie komisje zostały podane i teraz pani Katarzyna wam odczyta po kolei, z której komisji kiedy. Bardzo proszę pani Kasia. Komisja Budownictwa 13 maja o 17. Komisja Praworządności. 17. W maju miało być jeszcze. Co wy tak kręcicie tymi czasami? A później, nie będą mieli, gdzie są te komisje. Ja wychodzę z rady od 21, panie dziedzicze. Ostatnio wyszliśmy od 21 z kolegą. Ale dobra, jeszcze maju niech będzie to jednak komisja. No, czyli 18. Tak? 18. Komisja Budownictwa 13 maja o godzinie 18. Komisja Praworządności 8 i 22 o 18. Komisja Zdrowia 9 o 17.30. Komisja Mieszkaniowa 16 o 17.30. Komisja Ochrony Środowiska 15 o 18. Komisja Kultury 6 i 20 o godzinie 18. Sesja 23 o godzinie 17.30. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 29 sesji Rady Dzielnicy. Dziękuję Państwu radnym za przybycie. Dziękuję.